Witamy w 11 odcinku Na Gorąco, teraz po spotkaniu Bytowi ze Sadercją Nowy Sącz, wygranym 2-0, w stylu raczej do zapomnienia, ale przede wszystkim liczą się 3 punkty i to dzisiaj jest. No jest, to chyba co najważniejsze, czyli zwycięstwo. W końcu się udało dobić tego rywala, w końcu się udało gdzieś strzelić drugą bramkę, zamknąć można powiedzieć już mecz, gdy Sadercja miała niewiele do powiedzenia. Kolejny mecz, piąty już z Sadercją i kolejny wygrany. Dzisiaj gra na pewno była, no co ty też mówisz, no przeciętna, może tak powiedzieć. A zgodzisz się z tym, że to chyba był najgorszy mecz Bytowi w tym sezonie u siebie? Pod względem stylu? Pod względem stylu? No tak, chociaż z Tychami też ten styl jakoś nie był za dobry. Ale też rywal był słabszy. No tak, ale myślę, że wtedy z Tychami był podobny styl jak dzisiaj, podobny styl grania. Wtedy też pierwszy gol był strzelony na 1-0, a wtedy się nie udało tego meczu zamknąć. Ale dzisiaj to się udało zrobić i myślę, że to na pewno trzeba docenić te 3 punkty, bo no, ostatnio nam one uciekały. One uciekały w tych końcówkach, one uciekały nam przez porażkę ostatnio, przez samą grę po prostu. No i myślę, że to może być dobry prognostyk na kolejne spotkania. Dzisiaj Tomasz Kowarski trochę zaskoczył tym ustawieniem, ustawieniem personalnym, które dzisiaj desygnował. Jednak Krzysztof Bąk na lewej obronie, to ja się go nie spodziewałem. No chociaż trochę przekonała mnie ta wizja Tomasza Kowarskiego, że dużo było takich zawodników w Sandecji, którzy potrafią się przepchnąć, typu Maciej Korzyn, typu Wojciech Trokim. No ale jednak to, że Krzysztof Bąk zastąpi Marka Opołacza na lewej obronie, tego się nie spodziewałem, ale trzeba przyznać, że Krzysztof Bąk egzamin zdał bardzo dobrze. Miał takie kilka momentów, zwłaszcza w drugiej połowie, może trochę nieco słabszych, ale poza tym naprawdę to nie ma się do czego przyczepić. No i przede wszystkim Bytowia ma czyste konto, a to w ostatnim czasie no nie było regularnością. No tak, mnie podobała się bardzo gra Bąka, Krzysztofa Bąka, bo on dzisiaj naprawdę dobrze zastąpił Opołacza, naprawdę też kasował te akcje Sandecji na skrzydłach. I na pewno to ten występ może zaliczy sobie do raczej udanych, bo nieźle zagrał, na pewno w końcu dostał szansę od pierwszych minut, w końcu dostał taką dłuższą szansę i myślę, że ją wykorzystał. Nie wiem teraz, jak trener Kowalski postąpił w kolejnym meczu, to trudna to będzie decyzja, bo Opołacz też gra ogólnie nieźle, a Bąk też się pokazał, że też prezentuje dosyć wysoki poziom, kiedy już jest na boisku, to wnosi te jakości. Myślę, że prezentuje się tak jak przez większość myślę poprzedniego sezonu, czyli dosyć, nawet bardzo solidnie. I to jest jednak taki stały poziom Bąka, który dzisiaj po prostu zaprezentował. No tak, zaczęliśmy trochę od obrony, ale trzeba pochwalić Gerarda Bieszczada. Tak jak narzekaliśmy na niego w poprzednim sezonie, tak dzisiaj szapoba, czapki z głów naprawdę, bo ja powiem tak, chyba Gerard Bieszczad obronił ten mecz, zgodził się z tym, bo jednak ja nie pamiętam, tak mówiliśmy sobie, że Gerard nie miał takiego meczu, w którym by obronił punkty, wygrał nam mecz. To chyba dzisiaj możemy powiedzieć, że Gerard naprawdę klasa dzisiaj. No tak, dzisiaj wybronił to spotkanie, tak naprawdę Bieszczad kilka fantastycznych interwencji, najpiękniejsza chyba przy strzale Małkowskiego, tak? Kiedy tak na instynkt. Na refleks wtedy poszedł strzał, też bardzo dobry, ale interwencja jeszcze lepsza. Bieszczad dzisiaj po prostu był, no nie mylił się po prostu, no bardzo dobrze bronił. Jeden z pierwszych meczów, w których wtedy sobie go kibice zapamiętają za jego dobrą grę, tak jak kiedyś mówiliśmy, że on nie ma takiego meczu, który właśnie by wybronił Bytowi, tak dzisiaj na pewno w oczach kibiców też się wykazał i myślę, że to na pewno też jest na plus dla niego, tak zaplusuje u kibiców i może już nie będzie takiej fali krytyki na Bieszczada, jak była no, prawie całkiem niedawno. No właściwie od momentu, kiedy on wszedł do bramki tak naprawdę i od tamtego momentu właśnie co mecz gdzieś tam jakieś zarzuty to Bieszczada były, ale często też dawał powody do tego, żeby te zarzuty mu zarzucać, ale dzisiaj na pewno jeden z najlepszych zawodników na boisku. Co ciekawe, w wygranym meczu jeden z najlepszych zawodników na boisku był bramkarz. No a to też pokazuje chyba, jak Bytowia się dzisiaj prezentowała, czyli no, stałe fragmenty gry dzisiaj. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny, rzut karny. Też szczęśliwie. Zawsze jako w Serafin. Tak, Serafin tak, ale karny Wróbla to no, pewnie wykonany no, po prostu. 4-4 w tym sezonie jak na razie, jak Łukasz Wróbel.
No tak, tak, Wróbel nie myli się po prostu, jest bezbłędny w rzutach karnych. Ale dziwne, że wcześniej nie strzelał tak często, bo na pewno... Strzelał czasami, ale... Ale na szczęście jest Surdykowski właśnie. Na cztery karne strzelone, na cztery podyktowane karne strzelił tylko trzy, także no to strzelił tylko jednego, a trzech nie trafił. A to jest dosyć zła statystyka dla Surdykowskiego. Dzisiaj też moim zdaniem bardzo dobry mecz Martina Czecha. Kasował niemal wszystko. Łukasz Rul to tak też zwykle jak na poziomie, ale... Chciałbym trochę przejść bardziej do ofensywy. Michał Efir. Nie spodziewałem się tego zawodnika w składzie, zwłaszcza, że dwa tygodnie prawie, że chyba bardziej nie trenował, tak? Dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie. Ale trzeba przyznać, niezły mecz Michała Efira. Dał powody Tomaszowi Kowalskiemu, żeby go wystawić w Zabrzu, bo jak trener Kowalski przyznał, raczej Surdykowski jeszcze nie będzie dostępny na Górnik. No tak, widocznie Alan Ploy nie dał powodu do wystawienia siebie dzisiaj w wyjściowej jedenastce. Trenerowi Kowalskiemu, skoro od razu powracający Efir wraca do wyjściowej jedenastki, zaprezentował się nieźle właściwie, miał kilka niezłych podań, raczej na plus ten jego występ. Z dwójki Efir Bąk to przez pewien czas lepiej wyglądał Efir jednak, bo Bąk miał bardzo dużo strat, naprawdę dużo biegał, naprawdę do samego końca bardzo dużo biegał. Ale kilka sytuacji, które powinien rozwiązać inaczej, podając, a tak za bardzo chyba dzisiaj indywidualnie jako Bąk, chociaż dzisiaj też kilka bardzo ciekawych zagrań, między innymi to takie podanie do Letniowskiego, który dzisiaj zadebiutował i mógł strzelić bramkę, niestety, nie? Tak, poprzeczka, chociaż to chyba powinien tylko. No powinien trafić w tej sytuacji, no mógł mieć występ genialny, tak naprawdę debiut genialny, ale no cóż, nie trafił do bramki, zadawał tylko żółtą kartkę. Dwie minuty po wejściu i z tego chyba go najbardziej zapamiętamy, chociaż z tego, że trafił w poprzeczkę, też można go zapamiętać z tego debiutu dzisiaj w Bytowi. Mimo wszystko i no nie wiem, jak na 10 minut sporo nawet pokazał, jak na tak młodego zawodnika. Ale zobaczymy, no, jak on się będzie prezentował w kolejnych spotkaniach, to ma rywala, no, raczej, z którym trudno będzie wygrać. Który każdy już wie, że z góry ma jakby pierwsze miejsce, ale to dzisiaj chyba też się obronił Jakub Serafin. No gola bramkę strzelił, także... No to już jest drugi gol Jakuba Serafina, jak mu na młodzieżowca to są nieże statystyki, chociażby nawet Dawid Kor przecież miał tylko jedną bramkę, jak był tu na jesieni. No co prawda on to ratował bardziej asystami, no ale jednak Jakub Serafin też jest zawodnikiem nieco niżej niż Dawid Kor. No tak, ja myślę, że dzisiaj Serafin zagrał dobrze po prostu. No. Na pewno lepiej niż z GKS-em Tychy. No tak. I dzisiaj strzelił bramkę i to się chyba najbardziej liczy i to najbardziej dla niego na plus po prostu. No, wielu zawodników dzisiaj właściwie jest na plus ogólnie. Mimo, że graliśmy tak sobie. Mało rozgrywania piłki, po ziemi, do nogi, że tak powiem, tak jak na przykład grała Sandecja przez pewien moment w takich trójkątach, jak oni tę piłkę rozgrywali, tylko czegoś było mało, no ale Sandecja tak rozgrywała piłkę, a ładnie grała, no ale przegrała to spotkanie 2-0, także nie zawsze trzeba ładnie grać, żeby wygrywać. Niech za komentarz będą te słowa Wojciecha Trochiema, który schodził z boiska i krzyknął nam do nas, że brawa dla Bytowi za wygraną, ale nie za styl. To jest takie chyba idealne podsumowanie tego, co dzisiaj się działo, ale fakt jest jeden. Bytowia zgarnia 3 punkty po niezbyt dobrym meczu w wykonaniu czarno-biało-czerwonych, ale są 3 punkty i nie wypada się z tego faktu nie cieszyć.